Dzień dobry, witajcie. Ja w połogu, słuchajcie. Wczoraj był drugi dzień świąt. I generalnie to mój Kamil po Wigilii, pierwszego dnia świąt źle się czuł. Nie wiem, czy to jelitówka była, czy co. Dzisiaj już trochę lepiej. I wczoraj właśnie, tak mówię, drugi dzień świąt źle się czuję, sobie spało dosyć długo. Ja wykorzystam ten fakt, pojadę na siłownię. Pojechałam na, słuchajcie, na siłownię. Zrobiłam sobie tam trening. Zrobiłam cardio, bo mówię, tu jak będzie jeszcze leżał, to nie będę mu bieżnią hałasować. I dobrze, że to zrobiłam, bo dzisiaj po prostu umieram. Prawdopodobnie cię dostanę miesiączkę. Nienawidzę po prostu tych dni. Czuję się tak słabo. Mało żyłam zakwasy po wczorajszym dniu. Dzisiaj normalnie jest środa, czyli dzień treningowy, ale za to, że pojechałam wczoraj. No dzisiaj też bym pojechała, żeby zrobić kolejne, ale no nie miałam, słuchajcie, w ogóle dzisiaj siły, żeby wstać jechać. Cardio pewnie też nie zrobię, bo jest fatalnie. Ach, Jezus kochany, także dobrze to po świętach mam, a nie w trakcie świąt, bo wiecie, jak to jest siedzieć przy stole i umierać. Jak któraś z was tak przeżyła taki czas, to mega wam współczuję, bo to jest coś okropnego. Kobiety mamy tak przerąbane w te dni, że tragedia. No, także dzisiaj będzie praca przed komputerem, wszystko mam. Były, ja chyba jeszcze coś montowałam, a coś jeszcze nagrywałam w Wigilię, w niedzielę. Tak, będą urywki właśnie, jak to oglądacie, to znaczy już obejrzeliście. A poniedziałek i wtorek, czyli święta, nic nie dotykałam kamery, nic nie nagrywałam. Jak to w święta się spędziło rodzinnie? Chociaż wczoraj nigdzie nie jeździliśmy, ani do nas, ale wiecie, no sam fakt, że Kamil źle się czuła, pojechałam na tą siłownię, potem wróciłam, ogarnęłam się, no to zanim się umyłam i to wszystko, to już tak było chyba około 16, no to zjedliśmy i oglądaliśmy filmy, posiedzieliśmy po prostu ten ostatni dzień jeszcze razem, no bo Kamil dzisiaj już poszedł do pracy. No też na szczęście trochę lepiej się już czuję, więc to też jest super. Także tak. Dobrze gotować, słuchajcie, nie trzeba, bo to zawsze po świętach coś pozostaje. Także chociaż tyle, dobrze. No i taki właśnie dzień będzie leniwy, regeneracyjny. Także i zakwasy, i miesiączka mnie dopadła. Słabe dni, ale nastawiłam pralkę, chcę jeszcze potem przyjedną, rozebrać łóżko. Chociaż tyle. I jak to mój Kamil mówi, no to odpocznij sobie, nic nie rób. Bo ty znając się tu mówisz, a potem się zregenerujesz i pojedziesz na siłownię lub zrobisz cardio. I powiem wam, że już mi chodzi po głowie cardio, że później jak zmontuję vloga, może zmienię pościel, to bym skoczyła, ale w chwili obecnej jest to niewykonalne. Wstałabym wam pokazała, jaki fajna dzisiaj jest pogoda. No jest wiecznie, więc ten wiatr powoduje, że jest zimno, ale wyszło słońce, także fajnie. Także tak sobie właśnie leżę. Mówię, odezwę się do was po świętach. I tak, jak to się mówi, święta, święta i po świętach. W niedzielę Sylwester. My w tym roku na Sylwestra nigdzie nie wychodzimy. W tamtym roku sobie wyjechaliśmy, to było? Czy byliśmy w domu? Byliśmy w domu, tak, bo ja miałam natłok tego wszystkiego, że nie miałam chyba siły, z tego co pamiętam. No. A w tym roku wyszło tak, że naprawdę miałam ochotę wyjechać, ale tak wszystko pokładało, że no nie ma szans, po prostu nie ma szans. Ale człowiek sobie odbije. Także tak, słuchajcie, nie przynudzam. Będzie coś się działo ciekawego, no to na pewno kamerę sięgnę. Żeby to szybko minęło i czuć się lepiej. Aż mi się montować, słuchajcie, nie chcę. Najchętniej tam tak się działa i tak o. Nawet nic nie oglądała. No. Czas, słuchajcie, coś zjeść. Ja o, cały czas tak mizernie wyglądam. Właśnie skończyłam. Matko kochana, próbuję połapać się ze światłami. O, jest.
Ja zmontowałam jednego vloga. Zaczęłam montować drugiego. No i Kamil przyjechał z pracy. Ogarnął się i jemy. Jemy, słuchajcie, pozostałości ze świątka, do końca tygodnia jeszcze będziemy sobie jeść. Ja tutaj przyniosłam ochotę na karczek z grzybami i na kapustę bigos. I na bigos, także grzejemy i jemy. W ogóle z takich produktywnych rzeczy to właśnie to, co wam powiedziałam. Vlog i prawie pół vloga. Rozebrałam łóżko, w sensie ubrałam pościel. Jedną pragę nastawiłam, teraz właśnie się kolejna. I to byłoby na tyle. I po prostu, słuchajcie, mam dosyć. Tak to Kamilowi skomentowałam, bo mam wrażenie, jakbym walczyła ze życiem, nie? Żeby po prostu żyć okropnie. A zakwasy coraz bardziej mi też z tyłu wychodzą. Zresztą po oczach tu widać, jak to źle wygląda. Także interesująco i ciekawie. Dzisiejszy dzień jest dla was ze mną. No. Dobra, naszykuję sobie jeszcze bigosu. Fajne, słuchajcie, chyba tego wam nie nagrywałam. Moja mama zrobiła rolatki, takie z kurczaka. W środku jest szpinak i żółty ser i to zawinięte boczkiem. Ja sobie włożyłam właśnie ten karczyk z grzybkami, te rolatki i do tego będzie bigos. Nie lubię się tak czuć. Ale wierzę, że jutrzejszy dzień będzie lepiej i nawet musi być lepszy, dlatego bo pisałam do Julki, że właśnie chciałam wczoraj na paznokcie, pytała się, czy dzisiaj, a wiecie, że ja nie dam rady. Tak się fatalnie czuję. Jutro jadę na naprawę, bo nadlałam, sobie wam pokazywałam. Chyba wam mówiłam, że nadlałam, to słabe światło to jest. O! Nadlałam go tutaj od góry kropelką i on taki dzięki temu halo fokus, ziemia do kanona. Jestem. I dzięki temu jest taki sztywniejszy i mi się tak nie wygina. Pytam się, czy mam zdjąć, mówi, że sobie poradzi, także okej. Więc tutaj muszę wrócić do sił. I w ogóle, słuchajcie, szykuje nam się kolejny, ale tu taki duży raczej. Było takie duże zamówienie, złożyłam w Zarze. Hol zakupowy. Bo z tego, co teraz ostatnio było, to zamówiłam, zostawiam tylko te dresy szare. I najlepsze jest to, że słuchajcie, teraz były one znowu na promocji. I te dresy teraz wiecie po ile były? Po 70 czy 80 zł, a ja 115 zapłaciłam. No. I jeszcze w ogóle nie spakowałam tamtej paczki, muszę ją spakować. No bo wiecie, jak były święta, to tak się w to nie było sensu bawić, bo i tak wiadomo, kurierzy nie chodzą. Więc jutro postaram się tą paczkę spakować i ją po prostu wysłać. No. A Zara powinna przyjść w tym tygodniu, więc nie wiem, czy w tym tygodniu uda mi się nagrać, bo dzisiaj w sumie jest już środa. Jaka Zara? Ma przyjść. Ciuchy. O czymś nie wiem? Wie, bo sam mi powiedział, bo szykuje mi się mała imprezka. I mówi, masz sobie coś kupić. No, ale ja nie żadnych sukienek, ani nic nie chciałam, tylko po prostu jakieś spodnie. Ewentualnie jakieś takie fajne były w promocjach pod koszulki, bo teraz w jakieś promocje. Taki t-shirt na przykład zwykły po 35, no ale to wiecie, wszystko zależy, tak wkładam jedzenie. To wszystko zależy... Mięso, co nie kładziesz? Nie, bo to mięso długo robi się. No to wszystko zależy, czy coś będzie z tych rzeczy pasować. Bluzy fajne były w cenach, takie właśnie krótsze do wyższych stanów, ale to zobaczymy jak przyjdą, czy coś będzie fajnego z tego. No bo powiem wam, że naprawdę moja szafa tak mizernie wygląda, że po prostu muszę coś kupić, bo... Jedyne w czym się ostatnio dobrze chodziło to w Kamila spodniach dresowych, tych z Adidasa. Takich szarych ze swoich spodni non-stop, nie, właśnie w sumie widzieliście. One były albo ze Stavariusa, a jedna chyba ze H&M-u. I w sumie t-shirty praktycznie wszystkie znacie, także no wypadało już taki haul jakiś zakupowy zrobić. Zobaczymy, co będzie z tego fajnego. No, ale to jak widzicie, to jeszcze trochę. Zapakujemy to mięso, czy na razie zostawiamy jeszcze? Zostawiamy na razie. Co stoisz tak? Nie chcę ci wskazać, bo chcę to zgnieść. A, dobra, to odgniecie.